Spotkaliśmy się dzisiaj na uroczystej zbiórce z dwóch jakże bardzo ważnych powodów. Pierwszy to jest włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Moment jakże długo wyczekiwany przez tą jednostkę. Jednostkę, która swoją historię zakreśliła w roku ubiegłym 70. jubileuszem powołania do istnienia. Jednostki, która została wyróżniona i uhonorowana przez mieszkańców tej ziemi sztandarem. Jednostki, która zmobilizowała się, aby osiągnąć minimalne standardy włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki Krajowego Systemu w powiecie świdnickim to są te, które są najlepiej wyszkolone i najlepiej wyposażone. Gratuluję druhom determinacji do osiągnięcia tego celu, którym jest dzisiejsze włączenie do systemu. Ale niemniej ważnym powodem dzisiejszej uroczystej zbiórki jest również włączenie do podziału bojowego i przekazanie na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jest to moment tym bardziej ważny dla nas wszystkich, gdyż jest to pierwszy pojazd, panie wójcie, tego typu, nowy od wielu, wielu lat w gminie dobromierskiej. Panie komendancie, serdecznie dziękuję za pracę i włączenie jednostki OSP Roztoka do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oni na to zasługiwali, zasługują i na pewno będą nas i wszystkich chronić. Na pewno przyłożą się do tego. Mamy świadomość, że wyposażenie to jest jedna sprawa, ale również bardzo ważny jest czynnik i zasoby ludzkie, jak również szkolenia, które nasi strażacy ochotnicy cyklicznie przechodzą. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie finansowe do pojazdu dla jednostki OSP w Dobromierzu. Gdyby nie środki zewnętrzne, proszę Państwa, my tego pojazdu nie bylibyśmy w stanie sami sfinansować.